Cześć, ja nazywam się Artur Radomski i witam Cię na kanale Finansowa TV. Cześć, jak wspominałem w piątek w odcinku portfela Finansowa TV, nabyłem spółkę Ten Square Games. Po długim stronieniu od rynku gamingowego postanowiłem, że w końcu muszę się w niego zaangażować, w związku z tym zapraszam Cię na analizę tej spółki właśnie dzisiaj. Ten Square Games jest uczestnikiem indeksu VIG Games. Jest jednym z pięciu uczestników tego indeksu. Obok CD Projektu 11-bit Playway i CI Games i generalnie podczas zakupu zastanawiałem się nad trzema z tych pięciu podmiotów, to znaczy ten Square Games 11 Bit i PlayYM, który ostatnio nabył Piotr Andrusyna z kanału moje Ike. Jeżeli chciałbyś posuwać analizy tej spółki zapraszam Cię właśnie na ten kanał. Jedynie Playway jest bardzo podobną spółką do Ten Square Games, mimo to spółki są od siebie różne i generalnie rzecz biorąc, Ten Square Games jest 4 razy większe od Playwaya pod względem kapitalizacji rynkowej. Ten Square jest drugą pod względem kapitalizacji spółką na GPW i stanowi ponad 31% indeksu Wick Games. Ale na początku przejdźmy może do historii spółki, co po kolei działo się. No więc sama spółka powstała w 2011 roku we Wrocławiu. Biuro mieściło się w 10-metrowym pokoju, stąd też nazwa, jak napisane jest na stronie spółki. Obecnie ten Square Games mieści się w większych i to dwóch, nie jednym, we Wrocławiu i Warszawie i zatrudnia ponad 300 pracowników. W roku 2012 powstaje pierwsza gra Let's Fish, która już w roku 2013 zyskuje dużą popularność graczy na całym świecie. W skrócie jest to gra, w której łowi się ryby i w 2014 ta gra przeniosła się na urządzenia mobilne. W roku 2015 spółka postanawia wprowadzić model Game Factory, czyli tworzenia nieskomplikowanych gier w krótkim czasie, które później można monetyzować. Już rok później spółka zaczęła na czerpać z tego modelu zyski. W 2017 roku pojawia się kolejna gra. Fishing Clash, której ponownie możemy łowić ryby. Lecz w porównaniu do Let's Fish, jest to gra, która spółce przyniosła najwięcej korzyści. Bardzo długo mówiło się, że spółka jest uzależniona od tylko tej jednej gry, która tak naprawdę stanowiła blisko 90% zysku firmy. Ale spółka, monetyzując Fishing Clash, dąży do tego, żeby na boku zdywersyfikować działalność, i jest to coraz bardziej widoczne. O tym porozmawiamy sobie w dalszej części. Historia giełdowa spółki rozpoczęła się 11 maja w roku 2018. Był to bardzo fajny debiut dla inwestorów indywidualnych. Przy małej redukcji zapisów można było dużo zarobić, ponieważ spółka w dniu debiutu zanotowała wzrost kursu aż o około 34%. Mając dwa produkty spółka Chcąc zdywersyfikować swoją działalność, rozpoczęła w 2019 roku planowanie i pracę nad kolejną grą. Hunting Clash, czyli grą, która ma być najrealistyczniejszym symulatorem polowania. O tym, jak wyszła gra, porozmawiamy sobie w dalszej części odcinka. W pandemicznym roku 2020, tak jak wspominałem, spółka ma dwa biura i otworzyła właśnie to drugie biuro we Warszawie. To tyle historii, przejdźmy do teraźniejszości. Jak wiemy, spółka tak naprawdę wybiła się głównie na jednej produkcji, produkując gry Free to Play, czyli generalnie produkując darmowe gry, które monetyzuje. Są to gry mobilne i przeglądarkowe. Platformy dystrybucji gier mobilnych to oczywiście App Store i Google Play, ale to nie wszystko, ponieważ spółka musi rozpychać się również na różnych rynkach. Natomiast drugi kanał dystrybucji to kanał web. I tutaj tak naprawdę są trzy wyróżnione platformy, czyli Platforma Partnerska, Facebook i TenSquare Games. Przejdźmy do raportu za pierwszy kwartał 2021. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym tutaj wspomnieć, to to, że mamy tutaj trzy takie rzeczy wyróżnione na pierwszym slajdzie. Które prezentacja zawiera? Po pierwsze, mówi o wynikach głównych gier, czyli Fishing Clash i ciągle rozwijające się Hunting Clash. Konwersja w tych grach, czyli tak naprawdę płatności, które użytkownicy tych gier wykonali, wzrosła rok do roku o 77% z 95 do 169 milionów. Idąc dalej, mamy tutaj informacje o decyzjach produktowych, które firma podjęła w stosunku do dwóch swoich produktów. I tak. Po pierwsze, rozpoczęto pracę nad grą Football Elite, o niej sobie porozmawiamy za chwileczkę, ale podjęto też decyzję, bądź co bądź bardzo mi się podoba, że spółka zaprzestaje prac nad grą Golf Royal. Porozmawiamy sobie za chwileczkę, dlaczego tak się wydarzyło, ale z perspektywy mnie jako inwestora bardzo to zadowala, z tego względu, że spółka po prostu ma jaja, żeby ubić projekt, który de facto może nie przynieść zysków potencjalnie takich, jak się oczekiwało. Z racji tego, że prezentacja jest już troszeczkę. Troszeczkę starsza, to znaczy ma już kilka tygodni. Trzeci punkt jest nieaktualny, ale mówi troszeczkę o tym, co zawiera. Mowa tutaj o dalszym wzroście inwestycjach w ten wzrost i mówi się o tym, że obecnie zespół liczy na koniec pierwszego kwartału 340 osób i jest to wzrost o 47% rok do roku zatrudnienia. I idąc dalej. Nowa gra, czyli Football Elite, jest to gra tak naprawdę, która dotyczy futbolu amerykańskiego, więc jest głównie skierowana na rynek amerykański. W Stanach panuje wielkie szaleństwo na futbol amerykański. Nie wiem, czy kojarzycie finał Super Bowl i na przykład skorelowane z tym wszelakie reklamy największych firm, które są emitowane w okolicach właśnie finału Super Bowl. No jest tam naprawdę duży, duży kocioł. Oprócz tego oczywiście w w tej dyscyplinie sportu jest tam, są tam gigantyczne garże za kontrakty, dużo większe niż w piłce nożnej, chociaż mogłoby się wydawać, że już tam są abstrakcyjne kwoty. No i Stany Zjednoczone jako kraj, jako rynek to 150 milionów ludzi, gdzie tak naprawdę 60% minimum 60% to osoby, które oglądają futbol amerykański. No więc jest to bardzo duży rynek, gdzie tak naprawdę gra skierowana typowo pod ten rynek może odnieść potencjalnie sukces. Generalnie cały proces wytwarzania tej gry już trwa, tak zwana inkubacja, czyli 12 miesięcy jakiegoś wstępnego researchu i planowania już. Jest za spółką. Również najszybciej w historii ten Square Games wyprodukowano grę, bo w 7 miesięcy tak naprawdę tyle trwał development, i obecnie wchodzimy w drugą fazę, to znaczy w maju 2021. Gra została technicznie uruchomiona w Stanach Zjednoczonych, i obecnie jest to wczesna, jeszcze nie zaawansowana gra na platformy Android. Ta gra będzie cały czas oczywiście rozwijana, naprawiana, jeżeli ma jakieś błędy, poprawiana, tak? No i oczywiście promowana. I w momencie, kiedy dojdzie do momentu, gdzie będzie można uznać, że gra jest skończona, no to wejdziemy w trzeci krok, w którym to po rozpromowaniu całej gry i tak naprawdę ukończeniu tej podstawowej wersji będzie można już tą grę monetyzować. No i oczywiście mowa tutaj o monetyzacji w postaci mikropotności bądź też reklam. Ale to nie wszystko, bo w grach mobilnych jest o tyle fajnie, że jeżeli mamy podstawową grę, no to jest takie coś jak? Content dodatkowy, czyli eventy wszelkiego rodzaju bądź też tematyczne wydarzenia i podejrzewam, że na przykład takim wydarzeniem może być finał Super Bowl, kiedy to na przykład można dodać do gry dodatkowy content, który też będzie generował z racji zainteresowania w tym momencie grą większe zyski. Ale dzieje się to dopiero wtedy, kiedy gra już jest na takim etapie, kiedy ma wszystkie niezbędne funkcjonalności, jest już uruchomiona i rozpromowana na tyle, żeby inne kampanie marketingowe mogły generować lepszą konwersję. Taki wskaźnik konwersji mówi nam o tym, ile osób, które grają w grę, przekształca się w osoby płacące za dodatkowy content. I ten content oczywiście może być w wszelakiej maści, mogą być to jakieś dodatkowe monety, żetony, dostęp do jakiejś dodatkowej zawartości, wszelaki content, który jesteśmy sobie w stanie tylko wymarzyć i wyobrazić. W grach free to play wskaźnik konwersji jest bardzo ważny, jest najbardziej istotny, bo on tak naprawdę mówi o tym, ile dana gra zarabia, na ilu procentach graczy. No i tak naprawdę w dobrych grach, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, gdzie na przykład tworzą się jakieś podgrupy, które spotykają się na przykład, żeby grać. No generalnie zmierzam do tego, że po prostu gra cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, to takie współczynniki konwersji są wyższe, aniżeli w grach, które nie cieszą się zainteresowaniem. No i w tych cieszących się zainteresowaniem, ten współczynnik konwersji to zaledwie kilka procent. Mówi się że około 5% graczy faktycznie wydaje pieniądze w grach free to play na dodatkowy content. Nie jest to dużo, ale tutaj skala ma znaczenie. O tej skali porozmawiamy sobie jeszcze troszeczkę później. Kolejna rzecz, która bardzo mocno w spółce mi się spodobała, kiedy o tym usłyszałem, może to negatywna informacja. Taki po prostu może mieć to wydźwięk, jeżeli Wam to przedstawię, no ale generalnie spółka od późnego roku 2019 prowadziła prace wytwórcze nad grą Golf Royal. I znowu projekt był dosyć zaawansowany, ale generalnie technika launch był zaplan zaplanowany na styczeń 2021 roku. Jak sobie wrócimy do wcześniejszego slajdu o grze Football Elite. No to widzimy jasno, że to jest ten drugi etap, o którym ja opowiadałem, trzeci etap, to jest dopiero Soft Launch, taki faktyczny, taka faktyczna monetyzacja gry. Ten etap, do którego tak naprawdę każda spółka dąży i w którym grę. Zaczyna monetyzować na większą skalę. No więc zanim doszło do tego etapu w grze Golf Royal, spółka podjęła decyzję o zaprzestaniu produkcji w maju 2021 roku i prace nad tą grą zostały wstrzymane. Przede wszystkim przez to, że rynek został już przepełniony. Dwie konkurencyjne gry były bardzo mocne, bardzo dobre, tak. No i generalnie, mimo dobrego. Nazwijmy to wyposażenia gry w funkcjonalności, konkurencja miała bardzo podobne rzeczy u siebie w swoich produkcjach. I to, co mi się podoba, spółka nie kalkulowała i potrafiła się wycofać potrafiła przerzucić moce przerobowe jeszcze zanim gra została ukończona na odpowiednim poziomie. A tym, który zajmował się tą produkcją, został rozdzielony na dwie inne produkcje. Które po prostu lepiej się kalkulowały, Czysty Excel, czyste liczby, bardzo mi się to podoba. Dalej w tej prezentacji możemy zauważyć ciekawy wykres, to znaczy wykres, który przedstawia to, jak kształtowały się przychody z gry Fishing Clash i jaki wpływ miał tak naprawdę Covid na przychody. Jasno widać, że te przychody dosłownie wystrzeliły dzięki no, nie oszukujmy się, dzięki pandemii, tak? dzięki temu, że ludzie siedzieli w domu i po prostu w te gry grali. Jak widać tą mniej czerwoną linię, tą bardziej taką bladą, to jest taki zakładany scenariusz, który był zakładany i szacowany w momencie, kiedy COVID-u jeszcze nie było. Na następnym wykresie jasno widać, że drugi kwartał w porównaniu do pierwszego w roku 2020 no to są przychody dwukrotnie większe. Oczywiście wpływ na to miał COVID, tak? Tak jak mówiłem, ludzie siedzieli w domu, ludzie grali, mieli pieniądze, nie mieli ich na co wydawać, no i generalnie te pieniądze szły właśnie na taką rozrywkę. Może to być abstrakcyjne, ale tak właśnie było. No i jeszcze tutaj na wykresie widać fajnie, że od tak naprawdę pierwszego kwartału 2019 roku do końca pierwszego kwartału 2020 roku ofensywa nowych funkcjonalności miała miejsce. To jest właśnie ta monetyzacja, o której ja wspominałem, czyli dodawanie kontentu, który niekoniecznie jest potrzebny, ale podoba się graczom i generalnie generuje większe przychody. No i fajne też zostawienie tych mikropłatności, które wszystkie występowały na poszczególne miesiące, ale też wydatki marketingowe. Widać fajnie, że jak rozpoczął się covid, spółka przerzuciła masę pieniędzy na no tak naprawdę na marketing, czyli w kwietniu i maju tak naprawdę te kwoty były w stosunku do wcześniejszych kwot niebotyczne, ale przełożyło się to oczywiście na płatności, które później zostały niejako na tym samym poziomie zostały wyposzczone, nieznacznie się tylko zmniejszyły przy dużo niższych kosztach nakładach na marketing. No, i już tak porównując rok do roku, kwartał pierwszy, w roku 2021 mamy wzrost płatności o 55%, no ale spadek o 15% kwartał do kwartału. Mimo to spółka jest mega, mega maszynką do robienia pieniędzy, monetyzuje tą grę na każdy możliwy sposób, potrafi to robić, no i po prostu te pieniążki od użytkownika wyciąga. I to o czym wspominałem, tutaj widzę, że nazywają to kohortom użytkowników, czyli te społeczności się po prostu tworzą w obrębie tej gry, ludzie się spotykają i po prostu łowią ryby. No i teraz druga gra, tak naprawdę chyba najnowsza z tego co kojarzę: Hunting Clash. Spółka po wcześniejszych doświadczeniach wie, że marketing jest tutaj podstawą. I jak spojrzymy na wykres i na to, co pisze spółka, no to dynamicznie wzrastają płatności w tej grze. Jest to chyba doceniony symulator, o czym te płatności mogą świadczyć. Oczywiście jest to wspierane kampaniami marketingowymi. Bardzo dużo pieniędzy idzie na marketing, ale tak jak Spółka tutaj wspomina, no to już w kwietniu pieniądze na ten marketing zostały, a w zasadzie budżet został obniżony. Możliwe to było dzięki temu, że spółka mocno ten marketing lobbowała, tak, mocno lobbowała tą grę, i dzięki temu, że doszli do jakiegoś poziomu monetyzacji, który już się utrzymuje, bo gra generuje zyski, tak jak tutaj widzimy, to można te pieniądze, które nakręcały cykl życia tej gry, ten początkowy, który jest najtrudniejszy, i gra już nie potrzebuje takiego wsparcia. To, co bardzo pozytywnie może nastrajać, to porównanie i zostawienie na wykresie gry Hunting Clash i Fishing Clash, jak zachowywały się w pierwszych miesiącach po premierze. No i absolutny hit, czyli Fishing Clash w pierwszych miesiącach zachowywał się znacznie gorzej niż Hunting Clash. Jest to oczywiście spowodowane no, prawdopodobnie budżetami, podejściem, ale także tym, że gra spółki już jest rozpoznawalna. No więc najzwyczajniej w świecie nowe gry również będą rozpoznawalne. Ale tak jak mówiłem, to co pozytywnie można strajać, to to, że gra, która jest absolutnym hitem i motorem napędowym spółki, zachowywała się po premierze gorzej aniżeli Hunting Clash. No i tak naprawdę w Hunting Clash teraz zacznie się ten okres tych eventów i monetyzowania tej gry. I co ciekawe, ta gra w 8 miesięcy od premiery, stała się czwartym najlepiej zarabiającym tytułem wśród gier FPS w Stanach Zjednoczonych. Lewą część tego przysłowiowego tortu zabiera Call of Duty, ale reszta gier już wcale nie tak dużo. A propos seria Call of Duty i Właściciel tej gry, tej marki, to temat na osobny odcinek, który Prawdopodobnie niebawem się pojawi. Na kolejnym slajdzie widzimy na przykład rozwój zespołu, jak zespół rósł, ale nie tylko, bo plany z tym związane, z tymi dwoma grami, to znaczy plany rozbudowania zespołu, plany na unowocześnienie techniczne, plany na oczywiście monetyzację, czyli te dodatkowe funkcjonalności, ten dodatkowy content, który generuje ten cash. No i fajne jest też to, że obie gry na najbliższe 12 miesięcy, a nawet i więcej, mają plany rozwojowe. Czyli wszystko jest poukładane i zaplanowane. Mamy też dwie mniejsze gry, czyli Let's Fish. Starsza i Wild Hunt, czyli Simulator, który miał być najlepszym symulatorem myśliwskim. I o ile nie są to może jakieś bardzo ważne gry, to dosyć ważne, ponieważ są one dywersyfikacją portfolio, które ten Square Games posiada. I tutaj co fajne, rok do roku mamy wzrost płatności, czyli generalnie przychodu na poziomie 27% do 32,5 miliona złotych. Należy tutaj zaznaczyć, że gry poprawiają KPIE bez wsparcia marketingu. W samych produkcjach cały czas produkowana jest nowa zawartość, i generalnie spółka, przez utrzymywanie tych gier w takim stanie, jakim są, chce też pokazać inwestorom, że potrafi długoterminowo utrzymać w portfelu gry free-to-play, które przynoszą do spółki pieniążki. No i w końcu jeden z ważniejszych slajdów, który pokazuje, że spółka oduzależnia się od jednej gry, czyli bardziej dywersyfikuje swój biznes. Konkretnie mowa tutaj o tym, że spółka zwiększa przychody. I te przychody w coraz to mniejszym stopniu pochodzą z gry Fishing Clash. W pierwszym kwartale 2020 roku 89% przychodów to właśnie przychody z gry Fishing Clash. Na koniec roku było to już o 3% mniej, 86,1%. A po pierwszym kwartale 2021 roku jest to już niespełna 78%. Mimo, że jest to dalej wysoki poziom, to cały czas systematycznie się zmniejsza a zmniejsza się, ponieważ dobrze performują inne gry, no i oczywiście bardzo dobrze performuje Hunting Clash, który bardzo mocno pokrywa przychody. Po pierwszym kwartale 2020 roku było to tylko 1,1%, na koniec roku było to już 6,8%, a obecnie jest to już prawie 16%. No więc widać, że bardzo dobrze to idzie w bardzo dobrym kierunku, bo tak naprawdę to była główna bolączka spółki, ponieważ mówiło się, że spółka jest spółką jednej gry. No a ten square niejako potwierdził, że potrafi produkować gry i później je monetyzować. I to, że tak długo monetyzuje phishing clash, a teraz ma drugą grę, którą mocno monetyzuje i potrafi to robić, to tylko bardzo dobrze o nich świadczy i świadczy o tym, że robią bardzo dobrą robotę. Tutaj mamy jeszcze fajny wykres, który pokazuje, jak ten hunting clash tak naprawdę połyka. Te procenty od phishing clash. No i jak te pozostałe gry utrzymują się mniej więcej na fajnym poziomie, kilkuprocentowym? Można powiedzieć, że są to tylko głupie gry, tak? Głupie, które są zapychaczami, ale te kilka procent to są tak naprawdę miliony. Miliony złotych. Krótko chciałbym też powiedzieć tylko o kosztach, bo widać, że na przykład w tym drugim kwartale w roku 2020 te koszty poszybowały znacznie w górę. Oczywiście, z tytułu prowizji, co jest no sensowne, tak? Spółka więcej zarabia, to więcej płaci prowizji, ale widać, jak. To wyglądało, jakie pieniądze poszły po prostu na marketing w stosunku do innych kwartałów, nawet późniejszych. No ale nie ma co z tym dyskutować. Spółka odwaliła kawał dobrej roboty i te pieniądze po prostu zostały dobrze spożytkowane. To, co nas dalej interesuje, to na przykład propozycja dywidendy, która sięgnęła 10 zł. Spółka od początku pojawienia się na GPW dywidendę wypłaca, bardzo fajnie, ja się cieszę. No i również zaproponowano opcję skupu akcji własnych. Bardzo pozytywną informacją jest też to, że obecnie spółka pracuje łącznie nad pięcioma grami i szósta, która została wycofana, ta o golfie. Z tych pięciu gier, pierwsza, czyli Football Elite, już jest dosyć zaawansowana i na dosyć zaawansowanym poziomie. Ma już nawet logo. Druga to gra, która ma nazwę Undead Clash. Będzie to gra, która będzie shooterem zombie. Shooterem, czyli po prostu będziemy sobie naparzali w zombie, tak zabijali je. No i Soft Launch ma odbyć się na przełomie roku 2021 i 2022. I tutaj status jest taki, że produkcja tej gry przyspiesza, pewnie ze względu na to, że wycofano się z gry o golfie również. No i mamy trzy enigmatyczne projekty: projekt Werne, projekt Tokio i projekt Osaka. Jeden symulator i dwie gry hybrydowe, również te gry mają się pojawić w roku 2021 i 2022. No i jeszcze a propos projektu Verne, no to tutaj taka informacja, że w ostatnim czasie dostaliśmy mega fajną informację. Otóż ten Square Games przejęło włoską firmę. Jest to włoska firma Rortos, studio produkcji gier mobilnych, która zajmuje się produkcjami typu symulator lotniczy. Za 45 milionów euro wykupiono pakiet 100% udziałów w spółce no i podejrzewam, że ma to związek z jednym właśnie z tych projektów. Jest to pierwsza, no i jakże okazała akwizycja w historii Ten Square Games no i ma ona związek z zapowiedzianą w ubiegłym roku nową polityką. Prawdopodobnie można się spodziewać, że takich akwizycji będzie więcej. Plany są bardzo fajne i ambitne i przejdźmy teraz do ostatniego slajdu, który chciałem pokazać, a ma on związek ze strategią dywersyfikacji. Ale żeby złapać szerszy kontekst przejdźmy do prezentacji w języku angielskim, która prawdopodobnie jest troszeczkę świeższa, ponieważ zawiera więcej elementów na tym wykresie. No i to co można zobaczyć. Przede wszystkim spółka zakłada wzrost pozycji gier Hunting Clash i Fishing Clash czyli generalnie gry, które świetnie się monetyzują i są obecnie motorem napędowym spółki. Dalej oczywiście spółka planuje gry, o których wcześniej rozmawialiśmy i planuje właśnie te gry kolejne z cyklu właśnie Clash. Oprócz wrocławskiego studia mamy też trzy nowe studia w Berlinie, Warszawie i Bukareszcie, które również mają zająć się nowymi grami, które wpisują się w DNA spółki. No i oczywiście wspomniana akwizycja spółki Orortos, która zakładam, że też będzie się zajmowała grami, właśnie typu symulator, a także coś, o czym jeszcze sobie nie mówiliśmy, czyli fundusz Sisu. Generalnie rzecz biorąc, ten fundusz, czyli Sisu Game Ventures, zajmuje się inwestycją w spółki gamingowe. Angażuje się również w budowę studiów gamingowych. W ostatnich 30 latach udało się stworzyć 16 takich studiów. No i ten Square Games, patrząc przez przyszłościowo, postanowił zainwestować. 3 miliony dolarów. W zamian spółka oczekuje rozszerzenia dywersyfikacji know-how w gamingu mobilnym, zwiększenia swojej rozpoznawalności w branży no i potencjalnie spodziewa się wysokich zysków, wysokich zwrotów z inwestycji. A spodziewane są one ze względu na wysoki i skuteczny track record funduszu, który rocznie analizuje mniej więcej 150 firm z sektora gamingowego. W ramach małego przerwnika zapraszam Cię do subskrybowania newslettera na wwwfinansowa.tv. Subskrybenci otrzymują ode mnie informacje o zmianach w portfelu na bieżąco, to znaczy jak kupiłem ten Square Games do portfela finansowa TV to poinformowałem o tym wszystkich subskrybentów newslettera, a także jako taka bonifikata gratyfikacja ci sami subskrybenci otrzymają dostęp do tego odcinka wcześniej. Zostaw również subskrypcję na kanale, łapkę w górę i komentarz pod filmem. No i teraz bomba. Od 13 grudnia 2018 roku ten Square Games starało się o licencję na dystrybucję gry Fishing Clash w Chinach. Kultura grania w gry mobilne i płacenia za nie w krajach azjatyckich jest całkowicie inna. Tam jest to po prostu codzienność, no i przede wszystkim jest w Chinach dużo większy rynek. Pod koniec czerwca 2021 roku otrzymaliśmy informację od spółki Ten Square Games, że chiński regulator wydał pozwolenie na to, aby gra Fishing Clash była dostępna w Chinach. Rynek przyjął tą informację bardzo mocno. Ponieważ akcje wystrzeliły o 17% w górę. No nie ma się co dziwić, ponieważ ja uważam, że jest to bardzo, bardzo pozytywna informacja, a rynek chiński jest tak duży, że może przynieść bardzo dużo pieniędzy w spółce. A żeby być bardziej precyzyjnym, zostawiam Ci artykuł Bartka z GPW Atak, który opisuje to, jaki wpływ na przychody, które generować może rynek chiński, będzie miała właśnie ta decyzja. Niewątpliwym minusem, który wskazuje Bartek jest to, że spółka, która będzie odpowiedzialna za dystrybucję w Chinach, może pobierać nawet 50% prowizję. Do tego mogą dochodzić również inne opłaty, które są wyszczególnione w umowie między spółką Ten Square Games a NetEasy. Ale jednak udział ten Square Games w rynku chińskim to bardzo dobra wiadomość, ponieważ na 1385 licencji tylko 185 z nich to licencje, które są wydane na tytuły zagraniczne. Jeszcze żeby pokazać jak duży rynek chiński jest, no to szacuje się, że do 2025 roku wydatki na gry mobilne w Chinach wzrosną do 55 miliardów. Dolarów. Natomiast zgodnie z analizą, a raczej wyniki analizy spółki NewsO, mówią o tym, że do roku 2024 rynek gier to blisko 220 miliardów dolarów, tak urośnie. Przy czym dominującą pozycję powinny odgrywać nadal gry mobilne, na które będzie składało się prawie 91 miliardów dolarów. Kołym okiem widać, że rynek jest duży i jest się gdzie tam rozpychać, no i jest to gra warta świeczki. No i jeszcze taki smaczek twórca naszej klasy serwisu społecznościowego, który już chyba został zamknięty, bądź też zostanie zamknięty, twierdzi, co zresztą jest faktem, że wiele darmowych gier online, głównie mobilnych, zarabia rocznie więcej aniżeli Wiedźmin, czyli gra AAA zarobiła w całej swojej historii. No, i warto tutaj zauważyć, że mimo, że Wiedźmin jest kurą znoszącą złote jaja dla CD-projektu, to praca nad Wiedźminem trwa wiele lat. A praca nad takimi grami mobilnymi jest znacznie krótsza, a nakłady na tą grę mobilną są po prostu mniejsze. Łatwiej też podejmować decyzje, chociażby patrząc na Cyberpunk'a versus gra o golfie, którą ten Square Games po prostu wyrzucił ze swojego portfolio a więc po prostu jest łatwiej przyznać się do błędu, ale także jest większy margines tego błędu, ponieważ można, można stworzyć kilka gier mobilnych, no i wystarczy, że tak naprawdę jedna odpali. To jest mały wstęp do mojego podsumowania, ale zanim on nastąpi, chciałbym jeszcze pokazać w skrócie wyniki finansowe firmy. Na stronie widzimy wyniki od 2016 roku, gdzie te przychody ze sprzedaży nie były jakieś wysokie, no i zostawiając te 17 i niespełna pół miliona złotych, do wyniku z 2020 roku, czyli blisko 580 milionów złotych, no to mamy kolosalną przepaść. Również duża przepaść jest w tym ważniejszym wyniku, czyli zysku netto. 3 miliony 300 tysięcy złotych zarobione w roku 2016, versus blisko 152 miliony złotych zarobione w roku 2020. Co też warto zauważyć i podkreślić to to, że spółka na koniec roku 2020 w Kasie miała środki pieniężne o wartości 236 milionów 600 tysięcy złotych. Myślę, że ze wskaźników warto też wyodrębnić tutaj wskaźnik cena do zysku, który jest mniej więcej na poziomie 21 punktów. Jest to tylko nieco ponad moje maksimum, ale przy spółkach technologicznych i takich nowoczesnych, ten wskaźnik z reguły jest dużo wyżej. Obecna kapitalizacja spółki to 3,5 miliarda, ponad 3,5 miliarda złotych, co jest drugim wynikiem wśród spółek gamingowych na polskim parkecie. Warto też wspomnieć kilka słów o akcjonariuszach. Porozumienie akcjonariuszy Ten Square Games posiada ponad 41% udziałów, ponad 20% posiadają OFE i TFI, no i blisko 35% posiadają indywidualni inwestorzy. Ciekawostka jest taka, że jednym z większych udziałowców jest norweski bank, który należy do rządu norweskiego i posiada niespełna 2% akcji Ten Square Games. Na koniec jeszcze taka fajna informacja, że zysk ten Square Games na tle innych spółek z game devu na polskim parkecie za pierwszy kwartał był najwyższy i wynosił on 52 680 000 zł netto. Drugi w tej klasyfikacji, a pierwszy wśród kapitalizacji był oczywiście CD projekt z 32,5 milionami złotych. Na tle wyników całego sektora, które wynosiły 165 milionów, no to ten Square Games wypada bardzo dobrze, bo tak naprawdę 30% zysku netto z całego game na GPW to zysk, który należy do ten Square Games. Na koniec kilka słów ode mnie. Tak jak już wspominałem, to ten Square Games działa w sektorze mobilnym, w którym według mnie jest łatwiej jest większy margines błędu, szybsza monetyzacja po premierze. Więcej tych premier można sobie za tą samą kwotę pieniążków wypuścić. No i dodatkowo stale rosnący rynek gier mobilnych. Dlatego właśnie zdecydowałem się na spółkę, która takimi grami się zajmuje, a nie na przykład grami AAA. Kolejna sprawa, dlaczego gaming? No, gaming nie uczestniczył w moim portfelu, ale stwierdziłem, że to już pora, bo są. Jakby nie patrzeć, negatywne nastroje po premierze Cyberpunk'a. Od tego czasu kurs każdej spółki poleciał w dół i średnio sobie radzi. Do tego od grudnia to, co dzieje się z CD-projektem, strasznie negatywnie nastraja rynek inwestorów i nie zachęca do inwestycji w spółki gamingowe. A ja uważam, że w długiej perspektywie te spółki będą bardzo dobre. To znaczy, one bardzo łatwo mogą działać globalnie. Chyba w żadnej innej branży nie jest to tak proste, łatwe i przyjemne. Jak tutaj i tak naprawdę liczy się tylko pomysł i wykonanie. O branży gamingowej jeszcze sobie na pewno porozmawiamy i wrócimy do niej. Tak naprawdę chyba zrobimy o niej oddzielny odcinek, bo jest o czym naprawdę rozmawiać. A ze swojej strony dodam, że ja spółkę ten Square Game zakupiłem do portfela, nie tylko do portfela Finansowa TV, ale także do prywatnego portfela, którego nie udostępniam. I zrobiłem to 1 lipca, kiedy był ostatni dzień. Z notowaniem, które uprawniało do dywidendy. Nie wiem, jak długo gaming pociągnie w takiej kondycji, ale generalnie uważam, że jeszcze jest okienko i trwa okienko zakupowe w tym sektorze. No, i tutaj na koniec disclaimer: pamiętaj proszę, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia i analiza. Materiał powstał w celach edukacyjnych i nie jest on żadną rekomendacją inwestycyjną. Serdeczne. Dzięki za poświęcony czas na dzisiejszy odcinek. Zapraszam już w następną niedzielę, może też wcześniej. I jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, subskrypcję i zajrzyj też na bloga finansowa.tv. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.